points every time, but score is good for mentality, for you to keep going. So I hope that this goal helps today to me and to the team to take these 3 points. Yes, of course, everyone is playing together, so it's really important to win, to take this advantage to the others, so fight for these 3 points. W poprzednim sezonie, gdy było ta wielka czwórka, bo Pogoń dołączyła do Lecha, Rakowa i Legii, to wszyscy się śmiali, bo ja mówiłem, że z przymrużeniem oka rzeczywiście ja jako wielki fan Premier League trochę nawiązuję w odpowiednich proporcjach, żeby nie zwariować, nie odlecieć właśnie do tej wielkiej czwórki, a teraz mamy wielką szóstkę, więc jakimś bonusem nadrabiamy te zaległości do Premier League w zawrotnym tempie, tego się trzymajmy i to kontynuujmy. Rzeczywiście rywalizacja jest szalona, bo w każdej kolejce po pierwsze mamy super jakiś hit między drużynami, które o coś się walczą. No i dzisiaj tutaj przyszła Zienkowski i słyszałem, że kolejny sold-out w tym sezonie. Wiemy, jaka jest atmosfera po tej wpadce z Molde, po nieudanych meczach ligowych. No i jest dobry moment, żeby się przełamać kosztem Pogoni, która nie chce na to pozwolić. I jak spojrzałem tutaj na Grosika, jak oni weszli tutaj i poczuli luzik i to wsparcie kibiców Portowców, którzy już tutaj od 2 godzin chyba są na Łazienkowskiej, to szykuje się super meczek. Ja komentuję z Żewłakiem, więc nie możemy się doczekać, żeby tutaj była gonitwa w jedną i w drugą stronę. I zobaczymy, co przyniosą kolejne zmiany w obronie Kosty Runjajicza, czy wreszcie ta forma się ustabilizuje, czy Pogoń z tego skorzysta, jak i Korona, i Puszcza, i wcześniej Śląsk. No zobaczymy, mecz ma tyle podtekstów i tyle fajnych smaczków, że nic, tylko grać, dopingować, komentować i oglądać.